Dokładnie, dokładnie. Punkt w tym momencie przy wczorajszym wyniku drużyny nic się nie stało z kim oni tam grali? Z A-Global. Ten punkt jest bardzo cenny, daje nam, otwiera nam drogę do awansu. Także no, chcieliśmy grać o zwycięstwo. Drużyna była z dołu tabeli, ale widać, że pod koniec rozgrywek te drużyny na dole naprawdę walczą praktycznie o każdy punkt, o byt. Nikt nie chce spaść do niższej ligi, także mecz był ciężki, ale cieszymy się bardzo z tego punktu. Tak, ogólnie ten sezon jest przepełniony kontuzjami, straciliśmy kilku zawodników. Kadrę mieliśmy dosyć krótką, bo 13-14 zawodników. Też choroby, grypa, natomiast cieszy to, że był praktycznie trzon drużyny, był Łukasz Konera. Wiadomo, że to jest półtora gościa u nas w drużynie, także on zawsze wnosi wiele do drużyny. Przed sezonem jako cel stawialiśmy sobie środek tabeli, żeby nie spaść, ograć się w tej lidze i jeśli awansować, to z medalem, takie generalnie mieliśmy cele. Wydaje się, że o ten medal będzie trudno, natomiast awans jest w zasięgu ręki. Także troszkę przerosło to nasze oczekiwania, a cieszymy się. Myślę, że idziemy do drugiej ligi. Tak, myślę, że na ostatni mecz będzie pełna mobilizacja. Wszyscy, którzy są w stanie grać bez kontuzji, przyjdą, będzie prezes i będziemy przygotowani na to, żeby odpalić szampana. Dzięki wielkie.